Cześć, Piotr z tej strony. Witam wszystkich na moim kanale oraz na garści najświeższych informacji ze świata krypto. Zanim jednak przejdę do szczegółów, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem doradcą inwestycyjnym i to, co powiem w tym filmiku, nie może być traktowane jako rekomendacja inwestycyjna, czy też porada inwestycyjna, to co powiem ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Dobra, a teraz już przechodzimy do szczegółów. Cena Bitcoina wynosi 20 277,25 dolarów i 25 centów po spadku o 2,35% w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 dni, to jest spadek o ponad 1%, natomiast cena Ethera wynosi 1148,64 dolarów i 64 centy po spadku o 3,16% w ostatnich 24 godzinach. Jeżeli chodzi o ostatnie 7 Dni, to jest wzrost o ponad 4%. Jeżeli sobie przejdziemy na indeks Grid, no to widzimy, że wynosi on 13 punktów i wzrósł o 3 punkty od dnia wczorajszego. No trochę dziwne, że na spadkach tutaj jakby strach maleje, no ale zobaczymy, jak to się potoczy w kolejnych dniach. Jeżeli spojrzymy na kryptobomble, no to widzimy, że większość jest na czerwono, ale tak jak wczoraj, tutaj nowa luna. Wjedzie prym, jeżeli chodzi o wzrosty, no i rośnie o ponad 48%. Jeszcze tutaj wśród wzrostowych jest One Inch ponad 12%, no i Stara Luna, tak, plus 11%, no i tutaj większość innych tokenów jest na czerwono. Dobra, idziemy do informacji, no i tutaj widzimy to, o czym już mówiłem wczoraj, że. Przewodniczący sec Gary Gensler mówi, że bitcoin jest towarem, no a tutaj, jeżeli chodzi o inne, to on się nie wypowiadał, ale z tego, co można wnioskować, no to on uważa, że wszystkie inne tutaj kryptowaluty są powinny być traktowane jako papiery wartościowe. Także zobaczymy, jak to. Będzie w oficjalnych tutaj, jak, jak, no, jak przygotują ten projekt, jakieś ustawy czy tych regulacji. No i jak to faktycznie zostanie przegłosowane, i ale pewnie do tego jeszcze trochę czasu mamy. Kolejna informacja jest taka, że tutaj jest szykowany, czy już właśnie jest przeprowadzany atak funduszy hedgingowych na tutaj USDT, czyli na Tetera. No a tutaj dyrektor do spraw technicznych mówi, że. USDT jest odporny na ataki funduszy hedgingowych, no i on stwierdził, że Tether ma pełne wsparcie. No a jak będzie, to zobaczymy, czy się uda funduszom zniszczyć Tethera. Znaczy, one nie chcą zniszczyć Tethera, bo to w dalszym, w dalszym ciągu tego artykułu jest napisane, że one po prostu chcą doprowadzić do spadku Tethera, a następnie skupić go po niskich cenach. No ale zobaczymy, czy im się to uda. Kolejna informacja jest taka, że kapitalizacja rynku altcoinów, czyli altcap, odbija się od kluczowego poziomu tutaj Fibonacciego. No i tutaj widzimy, że altcap notowany jest powyżej wsparcia na poziomie 395 do 445 miliardów dolarów. Tygodniowy wskaźnik RSI spadł do nowego dołka wszechczasów. No i tutaj widzimy właśnie, że jest tutaj powyżej tego wsparcia. No i jeżeli tutaj um, przebije tą właśnie linię trendu spadkowego, um, tak gdzie tutaj opór znajduje się obecnie na poziomie 600 miliardów dolarów, no to widzimy, że tu jeszcze musiałby sporo wzrosnąć um, i wtedy możliwy jest wzrost do um, poziomu 750 miliardów dolarów, co by dawało. Jak dobrze liczę, tak na szybko 25% wzrostu. No ale tu jeszcze, jak widzimy, że on jest tutaj na poziomie 440, no, nawet wyżej, no to powiedzmy gdzieś około 500 miliardów, także to jeszcze 20% musiałby wzrosnąć, żeby tę linię trendu spadkowego. Przebić. No jeżeli faktycznie tak by się stało, no to powiedzmy od dnia dzisiejszego dawałoby ruch no w okolicach gdzieś 40 czy 45%. Dobra. Kolejna informacja jest taka, że Aura Blockchain może uratować branżę mody w walce z podróbkami. No i tutaj widzimy, że marki odzieżowe łączą swoje siły w walce z podrabianiem ich produktów za pomocą technologii blockchain. No i one utworzyły konsorcjum Aura Blockchain, do którego przyłącza się coraz więcej e, marek. No i tutaj mm, jakby kryptowaluty tak i właśnie te marki luksusowe e, przenikają się dzięki postępom e, w dziedzinie zdecentralizowanych aplikacji, czyli dAppsów, no i tokenów e, NFT. Kolejna informacja jest taka, że Salwador rozdaje studentom bitcoinowe dyplomy no i rząd Salwadoru ma ambitne plany dla swojego kraju, chce stworzyć zbudować 20 szkół bitcoina zysków z tej kryptowaluty no i w tym celu podjęto już pierwsze kroki i wydano pierwsze dyplomy, tak jak tutaj widzimy tak Diplo, Diplomado en Bitcoin także Salwador działa coś cały czas w tym kierunku no i powiedzmy tutaj mamy Ciekawą informację, że Bitcoin może osiągnąć 72 tysiące dolarów już uwaga w tym tygodniu według modelu stock to flow. No wiemy, że model stock to flow już praktycznie e, całkowicie tutaj e, upadł i widać, że nie ma zastosowania. No ale jednak ktoś tutaj jeszcze ciągle e, przywołuje ten model no i. Widzimy tutaj, że e, według tego e, analityka plan B, tak, w tym tygodniu e, bitcoin ma wzrosnąć do 72 tysięcy dolarów. No, powiem Wam, że właśnie tu widać, że ten model stock to flow przestał działać, no ale powiem Wam, że gdyby taki wzrost nastąpił w tym tygodniu, no to myślę, że e, wszystkim pospadałyby sandały z nóg. Kolejna informacja jest taka, że górnicy bitcoina kapitulują, no i niektórzy. Przepraszam, kurczę, no jest taka pogoda dzisiaj, że, że spać mi się chce, tutaj dziewam cały czas. Niektórzy sprzedają więcej bitcoinów niż wydobywają. No i tutaj widzimy, że w związku ze, spadką, ze spadkiem rentowności, znaczy z wzrostem koszt, kosztów energii, no i tutaj spadkiem rentowności wydobycia, górnicy coraz częściej upłyniają swoje monety na giełdach, no i to jak wynika z analizy przeprowadzonej przez. Arkane Research, research e, kilka publicznych, notowanych firm wybudowujących bitcoiny, sprzedało ponad 100% swojej produkcji w maju, e, wtedy gdy wartość bitcoina spadła o 45%. No i tutaj widzimy, że mm, cały czas te e, no, wydobyte bitki są sprzedawane. Kolejna informacja jest taka, że tutaj Board Ape Yacht Club wyda NFT we współpracy z magazynem Rolling Stones. Dobra, idziemy dalej. No i tutaj widzimy, a jest informacja, że jak ukradli ci kryptowaluty, zadzwoń na specjalną infolinię, infolinię działającą 24 godziny na dobę. No i tutaj, jak informuje firma Cypher Trace, spory niepokój budzi również. Powszechność oszustw oraz nielegalnych transakcji na tym rynku, no i w związku z tym Chain Analysis zdecydowały się uruchomić telefon zaufania działający 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dla osób, które zostały poszkodowane w ramach przestępstw kryptowalutowych. Kolejna informacja jest taka, no, że Bitcoin to piramida finansowa, a i Bitcoiny muszą być uregulowane. No i tutaj, oczywiście, kto tak twierdzi? No, oczywiście, Chiny tak twierdzą. No i tutaj w sumie nie ma co dalej czytać, no bo tutaj oni właśnie twierdzą, że, znaczy oni twierdzą w ogóle, że wszystkie kryptowaluty to jest piramida finansowa, bo to są spekulacyjne tutaj aktywa, natomiast no, że stablecoiny muszą być u, uregulowane no i mogą liczyć na świetlaną przyszłość. Kolejna informacja, no to już stara chyba. Meta wprowadza cyfrowy portfel dedykowany dla Metaverse, Metapay, no i to w sumie nie wprowadza nowego portfela, tylko zmienia y, tą wersję swojego Facebook Pay na Metapay, no i tam y, wprowadzi trochę dodatkowych y, funkcji. No i w przyszłości będzie właśnie ten portfel odgrywał rolę uniwersalnego środka przeznaczonego do płatności za usługi i towary. Przy użyciu cyfrowych tożsamości w tak zwanym fikcyjnym świecie, no, czyli w tym metaversie, właśnie tak. No, i teraz przechodzimy sobie tutaj do e, jeszcze nie teraz ta ciekawa informacja, chyba ostatnią będzie e, ta, ta najciekawsza w sumie informacja. E, tutaj widzimy, że 75% ludzi w Hiszpanii słyszało o krypto, i raport, który zawiera opinię 1500 uczestników, wykazał również, że ta wiedza jest nadal minimalna, a mniej niż 10%, 10 ankietowanych faktycznie kupiło jakieś kryptowaluty. No i w większości ankietowanych brakuje wiedzy na temat kryptowalut, bo tylko od czasu do czasu słyszała lub czytała gdzieś o krypto. No i w tej grupie znalazło się prawie 70% ankietowanych. Kolejna informacja jest taka, że sam Bachman Fright, twórca giełdy. FTX chce rozbudować swoje imperium i szuka giełd i kopalni kryptowalutowych, które mógłby przejąć. Twierdzi on, że istnieją obecnie giełdy trzeciego poziomu, które już są potajemnie niewypłacalne, czyli tego jeszcze oficjalnie nie ogłaszają. No, i on obserwuje również górników kryptowalut, na przykład akcje giełdowych kopalni kryptowalut, takich jak Marathon Digital Holdings i Riot Blockchain, które spadły o ponad 60% od początku roku. No, i jeżeli tutaj uzna, że coś jest warte przejęcia, no to oczywiście będzie przejmował. No, i tutaj chyba informacja, można powiedzieć, dnia jest taka, że tutaj CBDC, i to jest inwestycja w ochronę systemu waluty Fiat, a gotówka zniknie na pewno, mówi szwedzka przedstawicielka Banku Centralnego. Także widzicie, oni się już nawet nie kryją z tym, że chcą gotówkę usunąć. No i wiedzą, że tutaj ten system właśnie waluty Fiat już się sypie, dlatego muszą wprowadzić CBDC, żeby ochronić. E, jakby ten system, właśnie e, m, waluty fiducjarnej, tak. No i oczywiście, żeby <laughs> również e, uchronić swoje posady, no i żeby mieli wpływ nadal na tutaj ten, właśnie, system monetarny. Także widzicie, oni tu mówią oficjalnie, no ale większość ludzi nawet o, nie zdaje sobie z tego sprawy nie ma, ten, nie ma na to jakiejś tam, mm, w ogóle nie wie o tym, tak no a oni zrobią to, że po prostu wiecie, jakoś informacje e, podadzą tak, żeby jak to tutaj mówi jeden e, z polityków w Polsce, żeby ciemny lud to kupił, no i jak lud to kupi, no to się później obudzą właśnie e, z tym CBDC, e, no i jeszcze wprowadzą tą, e, jak to się nazywa, pensję e, minimalną, czy podstawową taką, tak, e, no i, i po prostu... E, no, tutaj większość będzie ugotowana, która nie zapewni sobie jakiś alter, alternatyw do tego systemu. Dobra, to wszystko co miałem do przekazania Wam na dzisiaj. Dziękuję za wysłuchanie tego materiału i obejrzenie filmiku, tak? I do usłyszenia w kolejnych filmikach. Trzymajcie się, cześć!